Czy można robić jeden samochód przez 15 lat? Niby tak, ale w tym czasie klienci już się trochę znudzą, a konkurencja wprowadzi nowsze, bardziej zaawansowane technicznie samochody, więc nikt tego nie robi. Mimo wszystko, w tym roku mija 15 lat, odkąd wprowadzono na rynek Abarta zbudowanego na bazie 500-ki i szczerze mówiąc mógłby pociągnąć jeszcze trochę. W tym filmie poszukajmy więc, w czym tkwi fenomen tego samochodu. Szukając przyczyn fenomenu całego tego samochodu, wydaje mi się, że trzeba przyznać jedno. On nie ma konkurencji, bo jeśli chcesz kupić coś naprawdę małego do miasta, ale też z pazurem, to nie masz w czym wybierać. Po prostu myślisz miejski samochód z pazurem, myślisz Abarth. Myślę, że to też zasługa tego jego lekko retro stylu i typowo włoskiego designu, który jest raczej oszczędny w detalach, ale przez to ten samochód raz wygląda bardzo, ale to bardzo agresywnie przez te wszystkie wloty, jest naprawdę przerysowany wręcz, ale z drugiej strony przez tą oszczędność w detalach, w jakichś takich przetłoczeniach, to jest on też elegancki, więc on trafia do naprawdę szerokiej grupy odbiorców i bardzo wielu osobom może się podobać. Jest jednocześnie słodki, ale taki trochę zadziorny, no coś w sobie ma po prostu i nadal ta iskierka w nim jest, mimo że jest tak długo na rynku. Abarthowi sporo pomógł też lifting, ale to było już 7 lat temu. Włosi starają się podtrzymać zainteresowanie modelem wersjami specjalnymi, które może wiele nie wnoszą, ale sprawiają, że można mieć jeszcze bardziej wyjątkową 500-kę. Ta, która widzicie, to Tributo 131 Rally, która hołduje Abarthowi 131, który startował w rajdach. Ma fotele Sabelt z niebieskimi akcentami i świetnym wsparciem bocznym, spoiler z regulowanym kątem pochylenia i obitą alkantarą deskę rozdzielczą. Wiele osób zauważało całkiem słusznie, że w Abarthie siedzi się jak na samochód taki sportowy nienaturalnie wysoko i nadal tak jest, ale jest w tym jakaś metoda, bo z jednej strony przez to, że siedzę wyżej, to zajmuje mniej miejsca w kabinie, więc dzięki temu ten samochód może być mniejszy, ale dwa, to jest taki, nazwijmy go, miejski transporter i przez to, że to siedzenie jest tak wysoko, to zauważcie, jak super się z niego wsiada i wysiada. Myślę, że ktoś tutaj niemało myślał nad tym, czy faktycznie zrobić to niżej, czy wyżej i wyszło na to, że wyżej też jest ok i wydaje mi się, że jak właśnie na taki samochód, gdzie trzeba cały czas gdzieś tutaj po mieście się przemieszczać, podjeżdżać, wysiadać, wsiadać, to naprawdę sprawdza się to całkiem fajnie. Deska rozdzielcza hołduje raczej tradycjom, które producenci porzucili parę lat temu. Jest dość analogowa. Wyświetlacz jest mały, ma 7 cali, ale ma wszystkie potrzebne funkcje. Wszystko jest tutaj pod ręką. Jest trochę ciasnawo, bo oczywiście, żeby wyregulować fotele, trzeba otworzyć drzwi, a z tyłu te miejsca są raczej teoretyczne, ale w razie czego homologacja na 4 osoby jest, bagażnik też jest raczej nieduży, ale 185 litrów na zakupy wystarczy. Abarth, jak na skalę wszystkich samochodów dostępnych na rynku, też jest dość specyficzny w prowadzeniu, ale do tego jeszcze dojdziemy. Zacznijmy od tego, jak on brzmi po odpaleniu i ruszeniu. Tak brzmi wydech rekord Monza Sovra Posto. Jeśli miałbym powiedzieć, to wydaje mi się, że on jest znacznie głośniejszy w momencie, kiedy ruszacie, a później cichnie, ale to brzmienie wraca, kiedy jedziecie szybciej, już jesteście na trójce, ponad 70 na godzinę, znowu brzmi bardzo agresywnie. I sam fakt tego, że ten samochód brzmi tak agresywnie, to jest bardzo dobry pomysł, jakkolwiek karykaturalnie by to nie wyglądało. I mam wrażenie, że Abarth w każdym aspekcie chciał ten samochód trochę przerysować, pokazać, jak bardzo on jest bojowy, a wygląda w tym wszystkim mimo wszystko nadal jak taki bojowy szczeniaczek. Ale pomyślcie o takiej idei. 180 koni mechanicznych w samochodzie, który ma 3,5 metra długości, więc to jest naprawdę wręcz zdecydowanie za dużo. Można by było tutaj dać i 115-konny silnik, powiedzieć, że jest sportowe zawieszenie i nadal byliby na to klienci. A tutaj mamy 180 w tej wersji, 165 w słabszej, więc naprawdę jest czym jechać. To przekłada się na przyspieszenie 6,7 sekundy do setki. I jeśli znowu mówimy o tych rzeczach, które są trochę przerysowane, to mamy hamulce Brembo, mamy zawieszenie koni, które jest bardzo fajnie sprężyste, choć twarde, ale te właśnie drogie, dobre zawieszenia sportowe potrafią być w całej tej swojej twardości całkiem komfortowe przez to, jak dobrze tłumią te nierówności. Więc naprawdę tutaj wszystko jest bardzo bojowe, tak samo jak ten spoiler z tyłu, tak samo jak w sumie wszystko,
co widzicie w Abarcie. To, jak ten samochód jeździ i jak wygląda, to jest coś, czego... To jest ostatnie, czego byście oczekiwali od samochodu miejskiego, a jednak dostajecie to i przez to jest on tak charakterystyczny. Jeśli chodzi o samo prowadzenie, to też ono jest bardzo charakterystyczne, bo mówimy o samochodzie, który ma rozstaw osi 2,3 metra. Więc tak krótki rozstaw osi sprawia, że on z jednej strony jest nerwowy, ale też jest ustawiony tak, że jest dość stabilny, więc po prostu jeśli zaczynacie jeździć nim nerwowo, szarpać kierownicą i tak dalej, to dzieją się tutaj różne dziwne rzeczy. Ten samochód zaczyna żyć swoim życiem, ale to jest oczywiście fajne, tego od niego oczekujecie. Ale kiedy jeździcie po prostu szybko, ale nazwijmy to stabilnie, bez jakichś większych prób destabilizacji samochodu, to on jedzie bardzo jak po szynach. I oczywiście to też zasługa szpery mechanicznej, którą mamy na przedniej osi. I znowu, po co w takim samochodzie taki mechanizm? No po to, żeby było bojowo. I jest. I naprawdę jazda tym samochodem jest, mimo wszystko, jest bardzo analogowa, ale to jest to, czego można by szukać jako takiego odpoczynku od większości nowych samochodów, które są bardzo takie elektroniczne. Ta elektronika nam tam dba o wszystko. A tutaj trzeba się napracować, trzeba sobie pozmieniać biegi. Ten układ kierowniczy jest taki mechaniczny. No, nawet z wewnątrz za bardzo tutaj nie znajdziecie jakiejś wielkiej liczby ekranów i tak dalej. Po prostu jest analogowo, jest to samochód sportowy. Taki, jak kiedyś się to robiło, samochody sportowe, i to jest w nim chyba najfajniejsze. Tak więc podsumowując, powiedziałbym, że ten samochód jest bardzo charakterystyczny, jest nawet wyjątkowy, ale pokazuje, że to, co wyjątkowe, nie musi być wcale drogie. Okej, 126 tysięcy jak na ten samochód to nadal jest sporo, ale mimo wszystko to nie jest 200, 300, 400 tysięcy, tylko 125 tysięcy za samochód, który naprawdę może podobać się zarówno bardzo zamożnym klientom, jak i tym, którzy mają budżet akurat na coś takiego, więc wydaje mi się, że tutaj ten design, to wszystko tak naprawdę, całokształt tego samochodu sprawia, że nawet po 15 latach nie ma się czego wstydzić i można go kupić po prostu. Mam wrażenie, że Fiat i Abarth z 500-ką zrobili na tyle dobrą robotę, że niezależnie od tego, czy dla Was te 120 tysięcy za ten samochód to jest dużo, czy bardzo mało, możecie na ten samochód zachorować i po prostu go kupić, bo jest tak wyjątkowy. No nie ma drugiego takiego samochodu na rynku. A jednak dni Abartha są, myślę, policzone i nie mówię tutaj Abartha jako marki, tylko Abartha w wersji 6.9.5, czy w wersji tej spalinowej. Bo oczywiście motoryzacja wykonuje ten następny krok w kierunku samochodów elektrycznych i tak samo stało się z 500-ką. Nie mamy już przecież zwykłej spalinowej 500-ki, mamy 500e i tak samo Abarth wziął się już za tą 500-kę elektryczną, więc myślę, że to jest ostatni moment, żeby kupić ten samochód jako nowy, ale tak z drugiej strony, jak kupicie 7-letni poliftingowy, to nadal on będzie w sumie wyglądał plus minus tak jak ten, więc to jest też plus i minus tego, że ten samochód jest tak długo na rynku, ale nadal utrzymuje, że jest to świetny samochód, bardzo unikalny. Na to musi być klient, oczywiście, ale jednak jeśli komuś się już ten samochód spodoba, to on nadal ma czym walczyć w 2023 roku, mimo że przywitaliśmy go w 2008 roku.